z dnia kolejnego. Dzisiaj właśnie jesteśmy po obrządkach wieczornych. U nas to miarę szybko, ale coś opowiem więcej, kiedy z bydła na pewno. Jedziemy właśnie po siewnik, bo będziemy go chować do stodoły i będziemy go czyścić, malować. Zobaczycie na pewno, jak coś się uda, to na pewno nagram. Jedziemy T25. Po co tamtym, jak to ten go się zapnie? Za mnie wprowadzi, mnie się. Dobra, łącznik jest, wszystko jest. Tak jak widzimy, łącznik jest. Sprawdzimy, czy stan oleju jest. Bo powinno się sprawdzać, tak jak widzicie. Jest. Palimy i ruszamy pomału. Jak zawsze licho ten prąd łączy i później nie chce, wiecie, zapalić. Później, tak jak widzicie, siewnik już jest w stodole, blachy pościągane, trochę nasmarowane, będziemy go czyścić i malować. O, tak to skrzynia to jest praktycznie cała, nie dziurawa, tylko tu jest letka, o, dziurka, jak widzicie, ale ładnie się poczyści, pomaluje i będzie ładnie. O, jutro coś nagram. Mam szczyszczenie, malowanie, jak się udało, tak jak widzicie. Nie jest tak źle. O, tutaj już są te blachy boczne, trzeba jest je właśnie ładnie wyczyścić. No i będzie wszystko ok. No dalej coś powiem więcej. Cześć, witam was. Już siewnik jest pomalowany, wyczyszczony, był ładnie wyropowany, wymalowany, tak jak widzicie, o, wygląda taki efekt. Było ciężko nagrywać i malować, bo to telefonem nagrywam, więc wiecie jak jest, ale taki efekt to finalny tego. O. Ładnie był zrobiony, tak jak dla siebie, bo będzie na sprzedaż, jeśli będzie kogoś interesowało, to 1800 zł do negocjacji. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, to może go napisać. Napisać, zawsze się dogadamy. Wiecie jak jest. U mnie dzisiaj, o, pogoda licha, deszcz pada. O, tak jak widzicie. Licha, ciemno, szybko. I mówię, no się spieszyłem. O, tak jak widzicie, tutaj co ta dziura była, kawałek blaszki wstawiliśmy. Wiecie, ja tam malować tak nie umiem, bo nie jestem tak tego. Dawno już nie malowałem, o, zacieki, jak widzicie, letkie są. No, ale jakoś to, to jest źle na moje umiejętności. Więc widzimy się już w kolejnych odcinkach. Jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w dalszych ujęciach. Pa, pa! Trzymajcie się!